zegarze 8.39, a przed mikrofonem w studio RDC Piotr Gursztyn. Dzień dobry. I nasz gość Mariusz Kamiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były szef CBA. Dzień dobry, panie ministrze. Sprawy Centralnego Biura Antykorupcyjnego będą głównym tematem naszej rozmowy, ale zanim do tego, temat, który chyba dzisiaj będzie jedynką we wszystkich mediach. Dzisiaj się rozstrzygnie los Jarosława Gowina. Śledzi pan tę sprawę? Śledzę, oczywiście. Jest to niezwykle interesujące, ale... Bo? Bo to oznacza... Nie wasza bajka, czy wasza kryzys, bajka? Kryzys w obrębie obozu rządzącego, w obrębie obozu władzy. Ja nie ukrywam, że z pewną sympatią podchodzę do aktywności Jarosława Gowina jako ministra sprawiedliwości. Jestem posłem, który należy do Komisji Sprawiedliwości. Część z projektów, które zgłasza i dosyć aktywnie Jarosław Gowin zyskuje naszą aprobatę z powodów merytorycznych. Więc niestety jestem, wydaje mi się, że przekonany, że dzisiejszy dzień nie będzie dobrym dniem dla Jarosława Gowina i sądzę, że Donald Tusk usunie go z rządu za zbyt dużą niezależność w głoszonych poglądach, za samodzielność i z obawy przed zbudowaniem przez niego w obrębie Platformy zbyt silnej pozycji. Dotychczasowy los jakby tego typu postaci jak Jan Rokita, jak Zyta Gilowska wskazuje, czy Maciej Płażyński wskazuje, że Donald Tusk nie widzi dla takich ludzi miejsca w czołówce partii, którą taką twardą ręką kieruje. A dla Gowina znalazłoby się miejsce w PiS? Znaczy to przedwczesne dywagacje, absolutnie. A, znalazłoby się? To znaczy, mnie się, tak wydaje, mówi, że, to... mnie się wydaje, że Jarosław Gowin jednak stoczy bitwę wewnątrz Platformy. Będzie to z całą pewnością bitwa przegrana, bo ja nie widzę tam zbyt wielu sojuszników, czyli posłów, którzy są posłami ideowymi. Raczej to jest partia, którą spaja tylko i wyłącznie bycie u władzy, więc sądzę, że ta bitwa o rząd dusz w Platformie z góry skazana jest na porażkę Jarosława Gowina, ale sądzę, że raczej na tym się skoncentruje. Bo słychać też, że planuje budować swoją partię, prowadził już jakieś rozmowy, między innymi z jakimiś posłami Prawa i Sprawiedliwości. Nic na ten temat nie wiadomo. Z zaciekawieniem, nie ukrywam też, że w moim wypadku z pewną sympatią będziemy przyglądali się temu dalszym losom Jarosława Gowina. No to wróćmy do zasadniczego tematu naszego spotkania. Jest zła sądowa pasa, jeśli chodzi o kolejne wyroki orzeczenia dla działań CBA z pana czasów. To teraz jest kwestia Beaty Sawickiej, wyroku dla... Tak, ja myślę, że mamy tutaj do czynienia z coraz bardziej narastającym, coraz bardziej widocznym kryzysem moralnym, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości. Nie chodzi tylko o sprawy CBA. Mieliśmy ostatnio niezwykle bulwersujący wyrok uniewinniający Kociołka, czyli jednego ze sprawców w sensie politycznym masakry robotników stoczniowców gdańskich w roku 70. No, ten człowiek został uniewinniony. Pozostali oskarżeni w tej sprawie zostali skazani za udział w pobiciu. No, to pokazuje, że wyroki polskich sądów coraz bardziej stoją w sprzeczności z takim elementarnym poczuciem ładu moralnego i absolutnie nie można przechodzić wobec tego obojętnie. Polacy mają prawo krytykować również wyroki sądowe, zwłaszcza w takich sprawach, kiedy dotyczą ludzi władzy. Z tym mieliśmy do czynienia w wypadku pani Sawickiej. Była prominentnym politykiem Platformy Obywatelskiej, parlamentarzystą, przede wszystkim parlamentarzystą. Cała Polska widziała, jak brała łapówki, a jednocześnie sędzia zapewni jej całkowitą bezkarność z powodów absolutnie niezrozumiałych. Mówi pan o kryzysie moralnym, ale sędziowie mają kodeks karny, kodeks postępowania karnego i inne tego typu akty prawne. Są nimi ograniczeni. Być może innych wyroków nie dało się wydać. Z całą pewnością tak nie jest. Podstawową zasadą, jaka obowiązuje w procesie karnym, jest zasada prawdy materialnej. Sędzia musi ustalić, jaka była prawda i musi wydać wyrok sprawiedliwy. Sędzia w tym wypadku potwierdził ustalenia sądu pierwszej instancji, który skazał Beatę Sawicką na 3 lata bezwzględnego więzienia. Uznał, że okoliczności zostały prawidłowo ustalone. Natomiast zastosował nieobowiązującą w polskim prawodawstwie zasadę owoców zatrutego drzewa. Ja nie zgadzam się, że w działaniach CBA można by mówić o jakichkolwiek rzeczach nielegalnych. Mieliśmy na wszystko zgody i prokuratury, i sądu. I mówienie o działaniach nielegalnych CBA tak naprawdę oznacza również działania nielegalne prokuratury i sądu. Sądy wydają służbom zezwolenia, zgody. Ale potem co robią służby, to już sądy na to nie mają wpływu. Tak, i tutaj materiał, który został zgromadzony w wyniku zgód prokuratury i sądu, został przekazany do prokuratury i do sądu.
Zarówno prokuratura pod obecnymi rządami, pod rządami Platformy Obywatelskiej konsekwentnie stoi na stanowisku, że Beata Sawicka powinna być skazana. Również sąd w pierwszej instancji, obradując w pełnym składzie Sąd Okręgowy w Warszawie, nie miał najmniejszych wątpliwości, bo badał również ten aspekt, że działania CBA były legalne. Ale co więcej, panie redaktorze, przecież Beata Sawicka zaraz po zmianie rządu w 2007 roku złożyła wniosek o ściganie funkcjonariuszy CBA z uwagi na rzekomo nielegalne działania i ta sprawa była rozpatrywana przez prokuraturę lubelską, która umorzyła postępowanie, stwierdzając, że wszystkie działania CBA były legalne w tej sprawie. Ona odwołała się do sądu i sąd prawomocnym wyrokiem orzekł, że decyzja prokuratury była właściwa i działania CBA były legalne, więc to jest jakiś absurd. Sądy w takim samym stanie prawnym wydają skrajnie różne orzeczenia. Z tym nie można się pogodzić. Tutaj musi być jakaś rola dla Sądu Najwyższego, dla prezesa Sądu Najwyższego, żeby wymusić jednolitość orzecznictwa. Panie ministrze, inny ciężar gatunkowy ma to, co pan mówi w mediach, a inny, gdyby pan zeznawał przed sądem. Zeznawałem przed sądem. Czy dowody na Sawicką zostały zdobyte legalnie? Tak, w pełni legalnie. Zeznawałem to przed sądem pierwszej instancji, bo sąd apelacyjny nie prowadzi własnego postępowania procesowego. On tylko bazuje na materiale zgromadzonym przez sąd pierwszej instancji i dokonał bardzo nieprawidłowego. Zeznawał w sprawie Sawickiej? Tak, zeznawałem przed sądem. Tak jak niemal wszyscy funkcjonariusze, tak samo jak zeznawałem w prokuraturze w Lublinie, gdzie przedstawiałem wszelkie okoliczności działań CBA. Podkreślam jeszcze raz, nie można funkcjonować w państwie, gdzie jedne sądy wydają w tej samej sprawie takie orzeczenia, a inny sąd całkowicie je bagatelizuje i lekceważy. W Polsce nie ma zasady korzystania owoców zatrutego drzewa, nawet gdyby dokonać tak skrajnie niekorzystnej dla CBA interpretacji. Sędzia ma swobodę materiału dowodowego, oceny materiału dowodowego, są zeznania świadków, są dokumenty zgromadzone przez prokuraturę. No, nie wolno w ten sposób postępować, to jest demoralizujące. Ale co było pierwsze? Informacje o potencjalnej przestępczej, czy wręcz przestępczej działalności Beaty Sawickiej, czy prowokacja? Bo jest teza, że pierwsza była prowokacja. Absolutnie nie. Informacje o tym, że Beata Sawicka chce realizować swoją misję poselską jako swego rodzaju agent w pośrednictwie nieruchomości i cała sprawa działek na Helu, które są w gestii samorządu, które można nabywać po atrakcyjnych cenach, to był pomysł Beaty Sawickiej na ustawienie się. Co więcej, ona... Ale kiedy CBA się o tym dowiedziało? Wtedy, kiedy agent Kaczmarek był na tym kursie? Czy przed kursem? Na kursie. Na kursie o tym dowiedział. Co więcej, nawet prokuratura zbadała, kto kiedy się zapisał pierwszy na ten kurs. Tomasz Kaczmarek zapisał się dużo wcześniej na ten kurs niż Beata Sawicka. Ich spotkanie było zupełnie przypadkowe. On wiedział, że tam będzie Sawicka? Nie. Ich spotkanie było zupełnie przypadkowe. To ona wypatrzyła agenta Tomka jako młodego, rzutkiego biznesmena z dużymi pieniędzmi, któremu złożyła ofertę. To wtedy padło pierwszy raz informacja o atrakcyjnych działkach na Helu. Tę informację, co posłanka z Jeleniej Góry ma do działek samorządowych na Helu. Tę informację właśnie zweryfikował agent Tomek. Pojechał z nią, spotkał się z burmistrzem Helu, był przez nią instruowany cały czas na bieżąco wyjmować z komórek, prawda, baterie w czasie rozmowy. Tam padły propozycje korupcyjne. Chce pan powiedzieć, że to ona była szefową w tym teamie, a nie on? Dokładnie tak. To ona wymyśliła całą tę historię. A po co w ogóle Kaczmarek znalazł się na tym kursie? Z bardzo prostego powodu. To był kurs dla członków rad nadzorczych, więc chodziło o dwa elementy. Po pierwsze o poszerzenie jego wiedzy ekonomicznej, bo jako biznesmen powinien mieć jak największą wiedzę, znaczy jako funkcjonariusz udający biznesmena, a po drugie każdy funkcjonariusz pod przykryciem buduje swoją legendę, taką alternatywną legendę życiową, w której ma realnych znajomych, prawda? Więc on, kiedy budował tą legendę, zapoznawał się z różnego typu ludźmi, przedstawiając się jako właśnie biznesmen. Poszedł tam szukać przestępców, się doszkolić? Nie, poszedł tam się doszkolić i szukać znajomości w różnego typu środowiskach. A tak, też żeby... w papierach, że oczywiście, jak się kogoś kieruje na kurs, że tam jest cel podany? Tak, i on na bieżąco sporządzał zresztą raporty dla swoich przełożonych, które zostały przekazane do prokuratury. Także prokuratura nie miała najmniejszych wątpliwości i sąd, który zatwierdził decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie podejrzenia działań nielegalnych przez CBA. I to jest prawomocne orzeczenie sądu, a sąd apelacyjny w Warszawie zupełnie od tego abstrahuje. No tak nie wolno postępować. To jest niezwykle demoralizujące i dla opinii publicznej, ale też paraliżujące pracę służb specjalnych i policji, pracę operacyjną. To jest tak dodatkowo zielone światło dla korupcji w polityce, wśród polityków, wśród ludzi ze szczytu władzy. Oni będą mieli
tym większe poczucie bezkarności. Nie wolno tolerować takich wyroków i nie wolno być obojętnym wobec takiego wyroku. Ja zawsze starałem się unikać krytyki sądów, ale w tym wypadku no, ta krytyka jest niezbędna, bo dalej tej sytuacji tolerować nie można. I to nie dotyczy tylko CBA, ale chociażby właśnie orzeczenia w sprawie masakry robotników z grudnia 70 roku, gdzie ten wyrok też jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia opinii publicznej. Ci ludzie zginęli za wolną Polskę, zginęli protestując przeciwko bezprawiu, które miało miejsce w tamtym czasie w naszym kraju i dziś ich oprawcy są uniewinniani. Ale wróćmy jeszcze do sprawy Sawickiej, bo to już jest kwestia taka, no, może tabloidowa, a może rzeczywiście bardzo poważna, zarzut uwodzenia jej, że agent Tomek... No. To właśnie to było jednym z podstaw działań śledczych i wyjaśniających prokuratury lubelskiej. I to się działo w czasach ministra Ćwiąkalskiego. To minister Ćwiąkalski skierował zażalenie, czy wniosek Sawickiej do prokuratury lubelskiej. Ta prokuratura mniej więcej rok czasu prowadziła śledztwo w tej sprawie, między innymi wyjaśniając tego typu zarzuty. Również sąd okręgowy w Warszawie, wydając wyrok skazujący dla Sawickiej 3 lat więzienia, również odniósł się w uzasadnieniu do tego, stwierdził, że nie było żadnych kontaktów seksualnych, że uwodzenie... Ale to pan Clintonem teraz, ja ktoś nie, zdarzył, nie, że nie, Clinton dobrze, powiedział, ale powiedział, nie znam tej kobiety. Sąd okręgowy powiedział w uzasadnieniu wyroku skazującego więcej, że cała ta linia dotycząca rzekomego uwiedzenia była tylko i wyłącznie linią obrony oskarżonej w tej sprawie. Oskarżonej to także ona ma prawo jako oskarżona konfabulować, przyjmować jak najlepsze dla siebie z jej punktu widzenia trudnego sugestie i je przedstawiać przed sądem, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Pan Kaczmarek mówi, że tam była jakaś inna osoba, też inny mężczyzna w tym. Ja nie chcę komentować materiału operacyjnego, nie chcę się w ogóle do tego odnosić. Ale nie ma Tomasz Kaczmarek, nie było żadnego uwodzenia, to było bardzo dokładnie analizowane przez prokuraturę, bardzo dokładnie były wszystkie nagrania analizowane ze spotkań Sawickiej z Tomaszem Kaczmarkiem. Tam nie ma cienia wątpliwości, że nie było żadnego uwiedzenia, że nie było żadnych kontaktów intymnych ani dalej idących. W tym samym czasie tak samo interesowaliście się politykami Prawa i Sprawiedliwości? Jak najbardziej. Chociażby przykład ministra Lipsa na to wskazuje. W wyniku działań CBA ze swoich stanowisk musiał odejść minister spraw wewnętrznych Janusz Kaczmarek. No Kaczmarek obcedział w PiS-ie. No, był to jednak wysoki urzędnik państwowy z nominacji PiS-u. To samo Konrad Kornatowski, jeden z senatorów Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław H., otrzymał zarzuty i toczy się postępowanie korupcyjne w jego sprawie. Absolutnie tutaj nie było żadnej taryfy ulgowej dla kogokolwiek. To, kto do jakiej partii należał, nie miało żadnego znaczenia. Nam chodziło o oczyszczenie życia publicznego z ludzi, którzy nie powinni w nim funkcjonować, niezależnie od tego, z jakiego ugrupowania pochodzą. Sprawiedliwie czy niesprawiedliwie, ale teraz jest tak, że atmosfera jest taka, że ciężar dowodu spada na pana, ewentualnie na pana posła Kaczmarka. To co wy teraz zrobicie? Jesteście osobami, no można powiedzieć, prywatnymi, oprócz tego, że jesteśmy parlamentarzy. Jesteśmy świadkami w tej sprawie. To, czego ja oczekuję w tej chwili... No wiem, odtajnienie akt, no ale pan może formalnie wnioskować o odtajnienie? Nie, nie mogę. Ja nie jestem stroną w tej sprawie. A pan poseł Kaczmarek? Oczekuję, też nie. Ja tego, czego oczekuję, to, że prokuratura złoży kasację do Sądu Najwyższego, gdyż uważam, że ta sprawa jest tak ważna i tak precedensowa, że Sąd Najwyższy powinien zająć stanowisko w tej sprawie, ocenić wyrok, który zapadł w Sądzie Apelacyjnym Warszawskim uniewinniającym osobę, która przyjęła łapówkę, pełniąc ważne funkcje publiczne. Ja nie jestem w stanie się z tym pogodzić, że takie wyroki mogą zapadać i myślę, że bardzo wielu Polaków uważa, że stało się coś bardzo złego i coś kompromitującego polski wymiar sprawiedliwości. Na pewno takie wyroki nie budują autorytetu sądów polskich, a bardzo bym chciał, żeby to był wysoki autorytet, żeby każdy, niezależnie od tego właśnie, jakie ma przekonania i poglądy polityczne, mógł liczyć na sprawiedliwy wyrok. A jak pan przyjmuje porównanie swojej osoby do sytuacji pana Siemiątkowskiego, który został skazany oczywiście w zawieszeniu za zatrzymanie prezesa Orlenu? Pana Andrzejewskiego. Trudno mi to komentować, ta sprawa zatrzymania. No, będzie musiał pan to komentować, bo te porównania się pojawiają. Ja nie mam podstaw, żeby sądzić, że wyrok w sprawie Siemiątkowskiego jest wyrokiem niesprawiedliwym, aczkolwiek, ale mówię to w oparciu o nieznajomość precyzyjną materiału dowodowego. Uważam, że zatrzymanie prezesa Andrzejewskiego było skandaliczne, nie miało żadnych podstaw prawnych, dlatego wydaje mi się, że ten wyrok jest sprawiedliwy, nie bulwersujemy.
Absolutnie. Nie ma tutaj żadnej solidarności między byłymi szefami służb. Każda sytuacja jest inna. Ja wiem, co robiłem. Jestem gotów ponieść za to wszelką odpowiedzialność, ale jestem pewny, że nasze działania były uczciwe i zgodne z interesem publicznym, jakim jest walka z korupcją w naszym kraju. Nie mam absolutnie moim funkcjonariuszom nic do zarzucenia. Działali odważnie, skutecznie na tyle, w jakich tych warunkach i politycznych, i związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości można było działać. Nie bali się podejmować odważnych decyzji, a jestem gotów ponieść za to osobistą odpowiedzialność, bo rzeczywiście wygląda na to, że w polskich sądach to już jest loteria, na kogo się trafi. Można być winnym i wyjść jako uniewiniony, tak jak to miało miejsce ostatnio w Warszawie w wypadku pani Sawickiej, a można też ponieść konsekwencje karne, będąc całkowicie niewinnym, ale zobaczymy, jaka będzie przyszłość. Dziękuję. Mariusz Kamiński, były szef CBA, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj gościem Radia dla Ciebie, Polskiego Radia RDC. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Piotr Gursztyn na zegarze 8:54.